Jesteście gotowi? Patrz. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dodali Event Lab 2.0, czyli teraz mamy zupełnie oddzielny obszar, na którym możemy tworzyć kreacje, ale w sposób dużo prostszy niż do tej pory, bo możemy korzystać z obiektów złożonych przez innych graczy, czyli na przykład ktoś sobie zbudował parking, który ma kilka pięter, od razu możemy sobie to wrzucić na naszą mapkę. I co musimy zrobić, żeby wejść na nową wyspę? Ta aktualizacja jest całkowicie darmowa dla wszystkich, więc jeśli nie martwcie się, że tam czegoś nie macie, każdy, kto posiada Forzę, może sobie przejść na nową wyspę, nowy obszar. Ale uwaga, on jest pusty, to jest pusta przestrzeń, na której będziemy mogli budować masę różnych rzeczy. Już wam pokazuję, co chodzi. Nawet ja sobie zacząłem budować swoje miasto i zaskakująco szybko mi to poszło, bo już ktoś zrobił zbudowane takie ogromne miasto i można było sobie coś dużego tutaj wykombinować. Okej, to najpierw pokażę wam, jak to wygląda. Więc jesteśmy sobie tutaj na początku i tworzymy sobie jakiś tor, tak jak do tej pory sobie to robiliśmy, nie? Wchodzimy sobie Blueprint, Builder. Mamy masę nowych rzeczy tutaj, które możemy sobie pododawać do naszej mapki. Mamy dalej te fajne rampki. Mamy tutaj jakieś takie bloki, zobaczcie, i je można ze sobą teraz łączyć w dużo prostszy sposób, cyk, pyk, o, możemy w ten sposób to łączyć, także na przykład weźmy sobie tutaj jakiś inny kolor, widzicie, że one od razu wskakują tam, gdzie mają być, tu mamy coś takiego, nie wiem, co ja tutaj zrobiłem, chyba transformator Tesli, tak na szybko. No, możemy sobie tutaj jakiegoś takiego pączka dać, nie wiem, co mi się tutaj stworzyło. I tutaj to są takie nowe obiekty, które oni pododawali. To jest chyba garaż, taki bardzo podstawowy. Zobaczmy. Tak? Tak, to jest taki mega podstawowy garaż, w którym możemy sobie ewentualnie zaparkować furki i zrobić klimatyczne zdjęcie. Okej. Możemy sobie zrobić tutaj jakąś ścianę na przykład. I właściwie możemy sobie wykonać taki podjazd do jakiejś chatki czy coś. Tak, to możemy sobie obrócić, cyk. I zobaczcie, to budowanie jest teraz dużo, dużo prostsze. Oczywiście ten grunt jest tutaj taki paskudny, ale jego też możemy sobie wymienić. Na przykład dekoracje. Tutaj mamy w ogóle jakieś, co to jest? Nie wiem, co to jest, coś kosmicznego. Coś chyba będzie świecić, tak? Możemy sobie oczywiście naszą mapkę później odpalić w nocy, jak chcemy. I tutaj sobie mogę na szybko zbudować taki garaż. Za chwilę przejrzymy mapki, które już zrobili inni gracze. I zobaczymy, co tam potworzyli. Tak na szybko sprawdziłem i powiem wam, że jest sztos. Tutaj mamy na przykład Donut Media. Mamy takiego ponczusia, możemy sobie postawić. Można w kilka chwil stworzyć coś ciekawego. Nie, tutaj możemy sobie to. Dobra, dekoracje i załóżmy, że chcemy tutaj green screena, bo nasza super furka potrzebuje czasami profesjonalnego zdjęcia, więc sobie. I widzicie, tych obiektów jest masę. No i teraz załóżmy, że o kurczę, ale sobie fajny garaż zrobiłem. I te obiekty przy garażu, pyk, zaznaczam sobie, mam wszystko zaznaczone. I teraz zapisujemy sobie i robimy zdjęcie tego obiektu, czyli mojego garażu na samochody elektryczne. Zapisujemy sobie i teraz każdy inny gracz może użyć sobie tego i dać na swoją mapkę, nie? Więc jeśli ty zrobisz coś takiego super szczegółowego, to będziesz mógł sobie to udostępnić dla kogoś i tyle. Tutaj ktoś zrobił coś innego. Zobacz, ktoś zrobił sobie taki garaż. W środku mamy, zobaczcie, ile tych, tam są w ogóle jakieś ekrany, nie? Coś tam się dzieje. I ktoś sobie zrobił taki, no może nie tyle garaż, co pit stop bardziej, nie? Ktoś sobie taki wykonał i też mogę sobie do tej mojej mapki tutaj dodać. Ja tu miałem, o właśnie, to jeszcze możemy sobie tutaj rzucić. To jest nic innego jak, o właśnie, widzicie?
tutaj mamy podłogę, że tak powiem, do mojej mapki. Okej, okay. No i z tego mogę sobie utworzyć teraz mapkę. A, jeszcze nie pokazałem wam chyba najciekawszego, bo patrzcie, jak wejdziemy sobie w ten tryb wyszukiwania jakichś tam rzeczy, tutaj wybieramy sobie na przykład budynki, wyszukujemy sobie i mamy pana to. Pa teraz, co się stanie. A, jesteście gotowi? Patrz. I mamy, człowieku, całe miasto stawiasz sobie od razu. Wiesz, to jest takie bez ładu i składu, nie? Tam jakieś miasta, jakieś tam to są te ustawione te budynki, ale można to po prostu wykorzystać do tworzenia różnych kreacji, tak? Możesz cały ten obiekt skopiować i zobacz. I możesz zrobić coś innego, nie? Z tego. Możesz ustawić, może nie wiem, wtopić jedno w drugie i zrobić wyższe wieżowce, jeśli chcesz, tak? Ale chodzi tutaj o to, że możesz to tworzyć bardzo, bardzo szybko. Ojej, to się źle tu nałożyło. No, ale wiesz, o co chodzi, nie? Dobra. I na przykład sobie jeszcze dodałem tutaj, jakiś inny gracz zrobił sobie jeden parking, to znaczy jeden poziom parkingu i jeszcze ktoś zrobił taki wysoki parking, zobacz. Akurat specjalnie wziąłem samochód driftowy, bo chciałem przetestować furą driftową ten parking, żeby sobie driftem pojechać na samą górę. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. A coś krzywy ten. Aha, dobra. Bo tu jeszcze... ile pięter jeszcze pod ziemią było. O, i co ty na to, ziomek? No i teraz możemy od razu przetestować sobie nasze światła. Widać, że te światła to niewiele tu robią, prawda? Ale już na przykład ten softbox coś więcej robi. A czemu to jest wyłączone? Ciekawe, nie? Tylko ten jeden softbox się świeci, to możemy sobie go dać tutaj gdzieś do góry i można by było sobie ustawić po prostu noc i zapisać tą mapkę i tyle. Widzicie, mam tutaj ten swój rower, tutaj mam te softboxy, a tu mam ten ogromny parking. I wiesz, ta aktualizacja, jak teraz nagrywam ten odcinek, ona dopiero weszła, więc za dużo rzeczy jeszcze gracze nie potworzyli, ale z tego co widziałem, to już są miasta. Pana to. O, przesterowałem, ale stary, można zrobić teraz taki typowy parking jak z Tokyo Drifta, dlatego że na tej mapce mamy bardzo dużo do wykorzystania obiektu. I można, nie wiem czy ktoś się podejmie zrobić na przykład jakiś tam fragment Tokio, bo tutaj jest naprawdę dużo miejsca do ogarnięcia tego, nie? I można sobie wjechać, zobacz, zobacz. Zajebiście ktoś to zrobił, idealnie jak po masełku się jedzie na samą górę. Na to. A na dół? Jakby wiesz, możesz sobie teraz zrobić, nie musisz do Assetto Corsy wbijać, tylko możesz sobie tutaj stworzyć jakąś mapkę albo wczytać jakąś zajebistą mapkę do driftowania i jakbyś grał w zupełnie nową grę, nie? A to jest dalej Forza, wiesz, w której ci się driftuje bardzo fajnie, tak jak mi na przykład. I robi się z tego takie Car X Drift Racing Online. Gdzie można zaprosić ludzi na swoją jakąś tam mapkę i poćwiczyć driftowanie na przykład. Nie? Taki sobie update zrobili. No i na przykład spaliłem trochę moją furkę, przepaliłem i teraz chcę sobie zajechać do garażu, cyk. I poczekam na was, aż zrobimy sobie jakiś zlocik, cyk, zajeżdżam do garażu. To jest akurat garaż zrobiony przez twórców gry, ale mogę sobie też zajechać do garażu stworzonego przez gracza. Wracamy i tutaj jest, no taki pit stop bardziej, widzicie, że te ekrany tutaj działają, są jakieś opony, na górze jakieś tam instalacje, nie? No i to jest początek, to ludzie dopiero teraz to stworzyli, dopiero teraz od kilku godzin robią takie rzeczy. Ja jestem ciekawy, co będzie za moment i teraz sobie sprawdzimy, co już ludzie stworzyli. Ja chyba będę co tydzień tu wpadał na tą wysepkę, żeby zobaczyć sobie najciekawsze kreacje. Tak naprawdę już teraz możemy spotkać tutaj masę graczy. Jak tylko się przeniesiecie na tą wyspę i jesteście zalogowani do trybu online, a teraz nikogo nie widzę, ale czekaj, może nie jestem online. Stój mi, samochodzie. A, tak, wywaliło mnie z online. Jak wbiję sobie do online, to będzie tutaj... O, widzicie, już się gracze pojawili. Jest sobie jakiś ziomek. I ktoś tutaj sobie jeździ. Normalnie możesz jeździć i spotykać się tutaj z innymi graczami. Nie ma żadnego problemu. Jak tylko pierwszy raz tutaj wbiłem, to była cała sesja. I było widać 12 osób, wiesz, w jednym miejscu, nie? Zobacz, jaki to jest spory obszar tak w ogóle. Można sobie przejechać... To jest 2 km na 2 km dokładnie, nie? No przecież znamy wymiary. Przed premierą tego dodatku wiedzieliśmy,
co się pojawi. Ty, ale te 2 km to dość sporo jest, co? Wow! I tutaj możemy sobie zeskoczyć do wody. Cyk. I nam się resetuje gra. Więc zobaczcie sobie na minimapkę. Na minimapce mamy taką jakby drogę. I to jest taka kwadratowa droga dookoła mapy. Jak weźmiemy sobie, otworzymy mapkę, to zobaczcie, tutaj możemy sobie to zobaczyć, jak to wygląda. Widzicie, tutaj mamy taki projekt szkicowy. No, kurde, fajnie to zrobili, ja? Bardzo mi się podoba ta aktualizacja, naprawdę. Poszli w zupełnie inną stronę, czyli postawili na społeczność, która, no, trzeba przyznać, że do tej pory budowała naprawdę zajebiste rzeczy. Ja już na przykład widziałem tutaj mapkę, gdzie masz normalnie porty ze statkami i samolotami, na przykład wojskowymi, nie? I tutaj możesz sobie też po skosie pojechać swoim samochodem i wrócić tu na górę. Także, no, nie jest to, jest to bardzo ciekawe, nie jest to takie nie jest to taka nudna aktualizacja. Rozbudowali to nieco. Na obecną chwilę jeszcze nie ma nowych samochodów, tak uprzedzam wasze pytania, nie ma tych nowych samochodów, bo w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest środa, a w czwartek pojawi się nowa playlista, nie? Dobra, i teraz sobie zrobimy tak. Najgorsze jest na tej mapce to, że... A nie, dobra, widać te ikonki. Na początku ich nie widziałem. Może jakiś filtr mi się włączył. Więc jedziemy sobie w tamto miejsce z powrotem, cyk. I zobaczymy sobie mapki stworzone przez graczy, co już zrobili, bo już można z tych prefabrykowanych elementów sobie korzystać. Można sobie driftikiem. To jest normalne takie podłoże jakby asfaltowe, przyczepne. Nie? Hamuj! O kurde! Nie czuć w ogóle prędkości, bo wiesz, nie ma obiektów dookoła, nie wiesz cholera ile jedziesz. I ruszamy! Jedziemy sobie powoli, zaczynamy od takiego jakby pit stopu. Byk, wbijamy sobie na ten. Mamy tu swoje garaże, te garaże są prerobione przez twórców. Więc na takie jakieś ambitniejsze projekty muszę jeszcze poczekać, tak podejrzewam, że z tydzień, miesiąc, zanim tu pojawi się na przykład pełne miasto, nie? Ale teraz można robić sobie takie mapki, gdzie faktycznie można zrobić konkurs driftowy. Uwierzysz w to? Normalnie możemy zrobić sobie konkurs driftowy zrobiony na takich swoich mapkach. To jest wow, to mi to rozwala czachę, ja już mam pomysły, a jeszcze dobrze nie zacząłem myśleć, co możemy w ogóle zrobić na tym. No dobra, jedziemy. I to jest taka typowa mapka konkursowa. Zobacz, tutaj masz na końcu pachołeczki. Tak jak na konkursie driftowym. Ja chyba pojechałem od końca, ziomek, wiesz. Nie tak jak powinno być, ale no, okej. Chyba tak, tu powinienem zacząć, cholera. I zobaczcie, ktoś coś takiego prostego zrobił. O, mamy nawet, zobaczcie, no to nie zwróciłem uwagi, ale tu są strefy te, które trzeba zaliczyć podczas driftu. Ja nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale no normalnie można zrobić, wiesz, teraz konkurs driftowy i normalnie go punktować, nie, wiesz. Sędzia będzie sobie latał dronem i będzie sobie obserwował. Wiesz, może nie będzie to takie profesjonalne jak w Assetto Corsie, ale i tak dla mnie spoko, jak dla naszej takiej zabawy jakiejś zlotowej, zajebista sprawa, co? Co to jest? Car Station 04. Okej. Co to? Czekaj. O co tu biega? Czy to jest jakiś statek kosmiczny? Ja chyba jestem nie na tym poziomie, co trzeba. Oni, tam jest jakiś checkpoint. Dojedźmy do niego, zobaczmy, o co tu chodzi. Okej, to jest gdzieś tu. Nie, no jest jakieś wejście. Ja mam wrażenie, że jestem na dachu jakoś mega, mega wysoko. Okej. Co tu trzeba zrobić? Czy to się otworzy, czy jak? What the... Okej. O, tu mamy coś ciekawego. Underground Highway?
O, ciekawe. Zobaczmy. Zobaczcie, są porozstawiane samochody. Ciekawe. Jeszcze jakby ruch uliczny można było tutaj zrobić i hopa. Cyk. Oh yeah. Okej, tutaj ktoś zrobi sobie taki fragmencik. Wiecie co, ja tak patrzę, że jeszcze takich ciekawych mapek to nie ma, nie? Bo dopiero co ta aktualizacja weszła. Albo po prostu wam pokazuję, że jest coś ciekawego i możecie sobie zrobić dużo różnych interesujących spraw. Jest tych zestawów dużo i można je łączyć w ciekawy sposób i robić fajne rzeczy w Forza Horizon 5 teraz. Także Forza Horizon 5 odpowiada na atak The Crew Motorfest z jego nową premierą. Gra jest świetna, ale aktualizacja do Forza Horizon 5 myślę, że też robi robotę. Kurczę, jest co robić, nie? Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Przyjrzymy się pakietom tuningowym do samochodów, a tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.